Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny krótki filmik, kolejne wiadomości. Jak wiecie, od czasu do czasu staram się tutaj na fanpage'u nagrać coś dla Was z jakimiś informacjami, wiadomościami. I dzisiaj przyszła kolejna kilka filmów, ale pierwszym z nich i o tym, o czym będę chciała porozmawiać, to jest CIS. CIS jako magiczna roślina, magiczne drzewo, magiczne krzaczysko, dlatego że ja może nie jestem bardzo, bardzo mocno ziołowa, ale jednak w magii naturalnej, w magii rytualnej często używa się ziół, często używa się wszelkiego rodzaju roślin i znajomość tych roślin determinuje, do czego ich używamy. I dzisiaj będzie o cisie z tego względu, że jest to takie magiczne drzewo, magiczna roślina, lekko nie z tego świata i bardzo dużo legend jest pod tytułem: można je mieć, nie można go mieć, boimy się go, nie boimy się go, ale w każdym razie mówię, zacznę od takiego dużego kalibru. Jeżeli chcecie poczytać o cisie, to ja oczywiście na moim blogu umieszczam artykuły właśnie odnośnie różnych rzeczy i tam również o cisie jest, natomiast dla tych, którzy wolą oglądać niż czytać, zawsze powstają filmiki. Ten filmik będzie również dostępny na YouTubie, także myślę, że nie będzie z problemu, żeby do niego dotrzeć. Witam tych wszystkich, którzy są, którzy słuchają i krótkie informacje magiczno-energetyczne właśnie odnośnie tej cisowej roślinki. Słuchajcie, przede wszystkim cis jest uważany za drzewo śmierci, a jest tego kilka powodów. Po pierwsze, w Grecji i Rzymie roślina ta była poświęcona bogini Hekate. Jest to bogini magii, bogini czarów, ale również ona nie jest tak do końca określona jako postać dobra czy energia zła. Można z nią współpracować, pracować, ale tutaj taka dwuwymiarowość tejże bogini stanowczo istnieje. Po drugie, był cis uważany za drzewo wojny, dlatego że jest on trujący. I na przykład właśnie w Galii był najlepszym, najsprytniejszym drzewem do używania do łuków, strzał, również zatruwano strzały, robiono z niego włócznie, robiono z niego tarcze, dlatego jest to drzewo wojny. No jak to wojna? I proces umierania i proces narodzin, transformacji jak gdyby w drugi świat, dlatego już tutaj taka naleciałość dla cisu. Cisu była lekko negatywna. Jeżeli chodzi o również tą taką śmiertelną energię cisu, to jeżeli jakiś król był pokonany, to właśnie te strony galijskie podobno przy pomocy jego, tego drzewa popełniali samobójstwa, tacy pokonani królowie. Był również w starożytności za panowania Nerona, taki by się wydawało biolog, może troszeczkę jakiś taki właśnie osobnik zajmujący się roślinami. On stworzył w ogóle księgę opisującą rośliny i potem bardzo, bardzo długo z tej księgi czerpano, dlatego że miał takie wiadomości naukowe. To był rodzaj naukowca, nie typ, który tam magię stosował. I on już nawet przestrzegał przed spaniem w cieniu drzewa cisu i uważał, że nawet trujący może być dym z tej rośliny. Bardzo często drzewa cisowe sadzone są na cmentarzach po to, żeby bronić naszych zmarłych. Nie są to wbijane kołki osikowe w ich serca, żeby zmarli nie wstali i do nas nie przyszli, tylko właśnie po to, żeby bronić naszych zmarłych przed złymi duchami, dlatego że zmarli też swoje złe duchy i złe demony mieć mogą. Mówiono, że cisu boi się sam diabeł, także jeżeli macie ochotę okadzić czymś mieszkanie, przestrzeń, która ma odgonić diabły, złe duchy i dajmony, to właśnie cis i jego zasuszone listki, kolce,
będą bardzo dobre do tego, żeby obronić przed złymi bytami naszą przestrzeń. Należy z dymem nie przesadzać, bo pamiętajmy, że Dioscurides, czyli ten właśnie żyjący za Nerona biolog, botanik, tego słowa szukałam, bo on zajmował się roślinami, botanik, mówił, że dym też nie służy. Też nie służy, także jest to mocno trujące drzewo. Należy pamiętać, że jest to jedno z najbardziej długowiecznych drzew, dlatego cis może być używany do magii, która użytkuje energię zmarłych, do magii tej drugiej strony, ale również do magii długowieczności. Z tego względu, że mówi się, że to drzewo żyje 2000-3000 lat, teraz najstarsze drzewa mają około 1000-1500, ale to też jest wielkie, wielkie, duża część, jak gdyby nawet epoki, tak? Czyli to są po prostu długowieczne drzewa. Ja również tutaj dodam, że oliwa, oliwki, drzewo oliwne również są uważane za długowieczne i w ogrodzie oliwnym w Jerozolimie, tam gdzie Jezus miał przed ostatnią wieczerzą i przed ukrzyżowaniem być w ogrodzie oliwnym z apostołami, tam są te same drzewa, które za tamtych czasów były. Co prawda te drzewa mają to do siebie, że one rosną, potem z ich wyrastają nowe, te padają, ale to ciągle jest jakby to samo drzewo, odradzanie się, transformacja. Także to jest drugie drzewo używane w magii do długowieczności właśnie, do siły, do możliwości działania. Cis posiada bardzo dużą zdolność regeneracyjną, jak wsadzi się gałązkę w wodę, wyrastają nowe korzenie. Także też fajnie, jeżeli zajmujemy się magią zdrowotną. Ja nie mówię, że to trzeba spożywać, absolutnie. Magiczne działanie to jest kadzenie, to są woreczki, do których wrzucamy jakieś odpowiednie składniki. To są rzeczy, które leżą na ołtarzu podczas magii właśnie. To tutaj dla zdrowotności również taki cis może być używany. Bardzo magicznie chroni przed magami, wiedźmami. Bardzo często druidzi posiadali różdżki zrobione właśnie z cisu. Jego ścinanie mówią, że przynosi nieszczęście, ale jak w każdej magii, jeżeli poprosimy drzewo o jego kawałek, zostawimy pod tym drzewem ofiarę w postaci jakiejś drogiej, cennej dla nas rzeczy, chociażby pieniądza, bo teraz ten świat tak wygląda, że pieniądze są cenne, to wtedy możemy zrobić sobie z niego chociażby różdżkę. No i właśnie poświęcony jest bogini Hekate. Hekate miała kocioł, w którym gałązki cisu leżały. Trujące drzewo, dlatego że już Szekspir w Hamlecie opisał, że właśnie z trucizną z cisu wuj Hamleta otruł króla. Także swoje zakorzenienie historyczno-nostalgiczno-literaturowe cis posiada. Jego planetą jest Merkury, jego metalem jest rtęć, czyli również jako Merkury, jako rtęć, będzie cis odpowiadał za wszelkie intelektualne, wszelkie umowowe działania magiczne. Nasi przodkowie, nie tak jak Grecy, którzy uważali cis za roślinę świata podziemnego, oni raczej się cisem chronili. Jeżeli było igliwie cisu, to posypowano nim izby, gdzie leżał zmarły, by uchronić przed niechcianym powrotem ducha albo zaatakowaniem ducha przez duchy. Także posypywanie izby, podłogi liśćmi, igłami cisu miało miejsce. Cisy rosną u nas na Rusinowej Polanie, w Jaworzynie i tam pod cisami palono ognie, palono ogniska, gdzie uzdrawiano chorych. Także wiecie, no jest to roślina pomiędzy życiem a śmiercią, ale właśnie uzdrowienie chorych również następowało. Można było cisem spędzać płody, oczywiście odpowiednie receptury, odpowiednie proporcje i odpowiednie dodatki, ale też do tego uważano. Jego korą leczono wściekliznę. Ma takie działania przeciwreumatyczne, przeciwmalaryczne, także to na pewno. W lekach przeciwnowotworowych również są używane wyciągi z cisu, ale to wiecie, proces obróbka chemiczna, wytrącanie trucizn, to jest cały proces. Natomiast jeżeli na przykład mamy kogoś z chorobą nowotworową, możemy
okadzać nasz ołtarz, robiąc rytuał uzdrawiający. To również wzmacnia energię, bo gdzieś ten egregor i ta energia właśnie idzie w uzdrowienie. Cis był stosowany przeciw astmie i zapaleniu płuc. Czemu trudna roślina? No bo właśnie, łączy ten świat podziemny ze światem naszym. Używana do tanatoterapii, czyli pracy ze zmarłymi, do magii umarłych, Las Muertes, również cis, ale to są takie ciężkie, nie że złe, absolutnie nie że złe, ale ciężkie rodzaje magii. Natomiast pamiętajcie, że cis w domu być może nie jest dobrym pomysłem, ale poza domem na pewno chroni przed atakami energetycznymi wycelowanymi w nas. Nie przypadkowymi, tylko właśnie wycelowanymi w nas, przed wiedźmami, przed czarownikami. Bardzo fajnie mieć cis jako kadzidło, czyli wysuszone igły, którym można okadzać przy okazji rytuałów zdrowia, długowieczności, pożegnania zmarłych. Można cis posadzić na cmentarzu przy swoim zmarłym i wtedy też swój zmarły może dawać nam jego liście, to znaczy te igły, po to, żebyśmy mogli magikować, bo to jest swój zmarły, kult przodków i wszystko właśnie może zmierzać w tym kierunku. Także jest to bardzo magiczne drzewo, bardzo fajne, magiczne drzewo. Możecie o nim poczytać na moim blogu, tak jak mówiłam, link zazwyczaj do każdego artykułu ukazuje się na Szkole Magii Tarota Wróżki Joanny. Natomiast za jakąś minutkę kolejny ciekawy film, dlatego że mam troszeczkę zaległości w takich filmach, więc sobie trochę posiedzimy, ale damy sobie odetchnąć. Mam nadzieję, że te informacje magiczne Wam się przydadzą. Jak Wam się podobało, dajcie serduszka, teraz czekam na serduszka. No i fajnie się z Wami spotkać tak od czasu do czasu właśnie w tej formie na profilu, na fanpage'u, dlatego że zawsze do tych filmów możecie wrócić. Pamiętajcie, że one są na YouTubach. Ja sobie to potem przegram, włożę, wrzucę, więc zawsze można do tego wrócić, ale dobrze jest spisać takie wiadomości w Księdze Cieni, gdzie jeżeli nawet coś zapomnimy, to mamy i możemy sobie przypomnieć i wiemy, do jakiej magii czego użyć, jakiego kamienia, jakiej roślinki. Nie musimy być botanikami. Ja zawsze mówiłam, że magia ziół i magia kamieni nie będzie moim najlepszym skrzydłem. Jestem świetną rytualistką, uważam genialną tarocistką, natomiast tutaj po prostu używam to, co zapiszę, wiem, sprawdziłam i tak też możemy działać. To pomaga w energetyce, w ułożeniu naszego ołtarza. Mój ołtarz macie z tyłu tutaj. Mam nadzieję, że się w ogóle podoba. Dokładnie tak. I co? Mam nadzieję, że się wiadomości przydadzą, a po krótkiej przerwie kolejny filmik. Tym razem, a zresztą zobaczycie o czym. Także buziaki dla Was, fajnie, że byliście. Czekajcie dzisiaj na dzwoneczki, bo trochę tego będzie. Do zobaczenia.